Właściwie ta wystawa jest szumnie nazwana wystawą. To są takie bardziej działania przypominające tak zwaną kuchnię muzealną, bo oczywiście muzeum, każde muzeum to gromadzenie zabytków, efektowne wystawy, wydarzenia, warsztaty itd., a tutaj prezentujemy zabytki, które ponownie odzyskały swoje walory historyczne, artystyczne. Został napisany przez Muzeum Karkonoskie projekt do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie konserwacji starodruków i wzorników szklarskich i jest to pierwszy etap tego projektu. Mam się czym pochwalić. Po pierwsze, same obiekty same w sobie są bardzo cenne i warto, żeby były w jak najlepszym stanie, ale też pokazujemy zabiegi konserwatorów, wysiłki naszych muzealników. Jest to projekt przygotowany wspólnie przez opiekunów tych zabytków, czyli dział sztuki, dział szkła artystycznego, bo w dziale szkła artystycznego znajdują się właśnie wzorniki szklarskie, a starodruki w dziale sztuki. Są to różnego typu obiekty, najwięcej tu prezentowanych na tej wystawie, następna będzie za rok. To są Biblie ewangelickie głównie, protestanckie, ale też mamy modlitewnik, który należał do rodziny Menzlów, więc to są bardzo, bardzo cenne obiekty, które na co dzień nie są udostępniane na wystawach, znajdują się właśnie w naszych magazynach. Temu projektowi towarzyszyły jeszcze warsztaty. Warsztaty tutaj prowadzone właśnie przez dział edukacji, który przeprowadził warsztaty w sumie dla kilkuset osób, do czego ludzie, nasi goście, którzy tutaj przybywali, zapoznawali się z tym, do czego właściwie służyły te właśnie wzorniki szklarskie. Po co one były? Jak to się tworzyło? Oczywiście można pójść na wystawę stałą szkła artystycznego i zobaczyć te piękne obiekty, które tam są prezentowane, rzeczywiście przepiękne, ale przy okazji właśnie realizacji tego projektu można się dowiedzieć też, jak to się robi, ba, samemu zrobić właśnie takie szkiełko z wykorzystaniem wzornika szklarskiego. Więc najpierw wybrać sobie wzornik, potem go odtworzyć na przedmiocie ze szkła. Za najpiękniejsze obiekty nasz dział edukacji przygotował nagrody dla tych, którzy wykonali najpiękniejsze prace i są to i osoby dorosłe, i dzieci. Nazywam się Klaudia Krystecka i uczęszczam do klasy pierwszej F w Szkole Ekonomiczno-Turystycznej w Jeleniej Górze. No, konkurs, mieliśmy ozdobić szklankę, a wcześniej oglądaliśmy, jak to w baroku zdobili różne szkła i mieliśmy się po prostu na tym wzorować. Tak, ciężko, dosyć ciężko, bo to się rozmywało. Tak, ciężko było, ale dałam radę. Braliśmy udział w konkursie polegającym na rysowaniu obrazów, ilustracji na przezroczystych szklankach ze wzorników, które wcześniej sobie wybraliśmy. Tak, jesteśmy z mechanika, z profilu mechatronik, ale tutaj jakby nasz dyrektor angażuje nas w projekcie, jakim jest Moja Mała Ojczyzna i z tego projektu przyjechaliśmy tutaj zwiedzać wystawę szkła. Przy czym właśnie były organizowane te warsztaty dla nas i dla chętnych była możliwość wzięcia udziału w tym konkursie. No i jeśli już coś się robi, to trzeba robić na 100%. Wyróżnienia dostaliśmy za ilustracje. Tam niektóre były humorystyczne. Ja na przykład rysowałem takie skrzaty, które piły za dużo, ewidentnie tam przedstawiały właśnie ta ilustracja. A kolega? Moja ilustracja również przedstawiała krasnale, które były rozmieszczone na kłączach jakiejś rośliny i były dwa krasnale, które spożywały napoje alkoholowe, czyli ewidentnie grzeszyły, w tym jeden krasnal śmiejący się i patrzący na nich z góry. Ja osobiście lubię plastykę i też czasami rysuję graffiti sprayem oczywiście obrazy, lecz jednak z tego to
to była jednorazowa, ponieważ no, ja mam jednak zacięcie do przedmiotów technicznych. Tak samo jak podejrzewam tutaj kolega, więc jednak malowanie na szkle nie jest dla nas, mimo iż jak widać udaje nam się to. No jako że Szklarska Poręba no, była kolebką hutnictwa tutaj w tym regionie i przed wojną i po wojnie i bardzo, bardzo długo po wojnie. W związku z tym jest to bardzo, bardzo ważna wystawa i ważna działalność, którą człowiek dawno, dawno temu zaczął z siebie wytwarzać. Myślę sobie, że muzeum, które będzie, czyli które dzisiaj w Jeleniogórze propaguje i prezentuje ów dorobek ludzkiej działalności, jest wspaniały, jest godny pochwalenia. Cieszę się, że pani dyrektor zawiła właśnie tak bardzo dużo czasu ostatnio poświęca hutnictwu i wyrobów ze szkła. Dlatego tutaj jestem. Tu są cenne starodruki XVII i XVIII wieczne, które dzięki konserwacji powstrzymuje się samodestrukcję i fizyczną, i chemiczną. A jednocześnie no, będzie można z nich korzystać, pisząc, badając nasze regiony, nasze obiekty. Bardzo ciekawym jest tutaj ten mały obiekt, mały modlitewnik. Na tych Bibliach, na modlitewniku są często notatki rodzin, do których należały te obiekty. I ten modlitewnik należą do pani Winslowej. A proszę powiedzieć, jak ważne są te zbiory dla Muzeum Garkonskiego i dla no, mieszkańców, którzy mogą przyjść tutaj i oglądać? No, przede wszystkim one mają wartość, poza tym, że mają wartość badawczą, dla nas taką istotną, no to mają wartość historyczną. Są to koniec XVI, XVII, XVIII wiek. W projekcie właśnie ujęliśmy w pierwszym etapie najstarsze nasze obiekty. W następnym etapie będziemy przechodzili w przyszłym roku do XVIII-wiecznych. Na co dzień te zbiory, gdzie są przechowywane? Na co dzień przechowywane są w magazynach działu sztuki, działu szkła, w bezpiecznych, bezkwasowych pudłach, zabezpieczonych przed kurzem, światłem, czy w stałych warunkach, oczywiście klimatyzowanych magazynach.